czy nie. A solowa płyta to też taki skok? Tak. To jest bardzo duży skok. Dlatego, że ja też tą płytę stworzyłam samodzielnie, wyprodukowałam ją, napisałam teksty, skomponowałam piosenki, i muzykę. Wyprodukowałaś także? Tak, i wyprodukowałam także. Czyli ten piękna linia basu, tak soczyście brzmiące jak u Marka Ronsona na przykład. Tak. To też twoje dzieło? To mój mózg. Mhm. Barbara Wrońska w Radiu Katowice za nami, nie czekaj. Zaczęliśmy od Moniki Brodki, a pozwolisz, że nawiążę do jeszcze jednej postaci. Mhm. Katarzyna Nosowska występuje w teledysku do tej piosenki, mhm, akurat puszcza zajączki. Czy to jest tak, że ty jesteś w bardzo dobrej komitywie ze światem muzycznym polskim i kogo poprosisz o pomoc, o współpracę, to się zdarza? No właśnie przy zrobieniu tego kroku, mhm, okazało się, że tak. Dlatego, że ja byłam w ogóle też taką postacią, która nigdy nie wychylała się za bardzo. Byłam zawsze w szeregach zespołowych i nie lubiłam też zwracać na siebie uwagi. Aha. I przy tej płycie pomyślałam, że już skoro powiedziałam A, no to muszę powiedzieć też B. I naprawdę jest wiele wspaniałych, życzliwych osób, nie tylko jakby z tego świata, który znamy, ale też z takiego świata tworzącego muzyki, miksującego. Na przykład Adaś Toczko miksował tą płytę, Marcin Macuk był taką osobą, która mnie coachowała psychicznie, żebym się nie poddawała w procesie. Coachowała, czyli taki zaawansowany trening mentalny, tak? Tak, okay, dokładnie. Które po prostu mnie wspierały i dodawały mi wiarę, znaczy też dodawały mi takiej wiary we własne siły, no bo z Kasią i z teledyskiem była taka sytuacja, że ja sobie zamarzyłam, że może by Kasia wystąpiła w moim teledysku. Zadzwoniłam do niej i Kasia powiedziała od razu, że tak. I ja jeszcze jej powiedziałam, że super by było, gdyby sprzedawała grzyby, gdyby była grzybiarką. Ona mówi, nie ma problemu. Muszę to wszystko sprawdzić w wolnej chwili. Barbara Wrońska, nie czekaj. No i pewna grzybiarka między innymi. Bardzo fajna. Z tego, co powiedziałaś, wynika, że po latach po prostu nabrałaś śmiałości. Mówisz, wcześniej nie chciałaś się wychylać, gdzieś tam w zespole, prawda? A teraz nie masz z tym problemu. Barbara Wrońska, solo, płyta. Pewno będzie solowa trasa koncertowa i tak dalej. Tak, znaczy problem może nadal mam, ale przestałam się już nad tym zastanawiać, skupiać i widzę jakby efekt też tego, że ludzie życzliwie na mnie reagują i że moja twórczość się podoba i to dodaje mi takiej odwagi, także już coraz mniejszy problem z tym mam. Barbara Wrońska w Radiu Katowice. Basiu, czego mogę ci życzyć? Święta, idą nowy rok, jesteśmy na żywo w radiu, czyli życzenia na pewno się spełnią. Tak, ja sobie życzę bardzo dużo zdrowia, gdyż na wiosnę zostanę po raz drugi mamą. Gratulujemy. Tak, i jestem bardzo przejęta. Oraz życz mi dużo koncertów z moim wspaniałym zespołem, z którym właśnie skończyliśmy trasę z Brodką grudniową i bardzo byśmy chcieli dalej kontynuować, bo jest fajnie. To ja tego życzę. Czyli co, na wiosnę przyjeżdżasz z zespołem na przykład do Katowic na koncert i bardzo znów chętnie wpadasz do studia Radia Katowice. Umówieni jesteśmy. Jesteśmy umówieni, super. Barbara Wrońska w Radiu Katowice. Na koniec piosenka, w której gościnnie śpiewasz u Smolika i Kewa Foxa. Queen of Hearts, tak, czyli królowa kier. Pasuje do ciebie to określenie? Raczej jestem treflem. Dobre. O tym porozmawiamy następnym razem, bo to ciekawe. No. Basiu, bardzo dziękujemy. Dzięki.